to są właśnie ci odważni działacze samorządowi z Warszawy, którzy zapytali o to, co się stało z pieniędzmi ze sprzedaży budynku przy ulicy Rozbrat i w związku z tym koło samorządowe Śródmiejskie zostało rozwiązane. Janusz Palikot w zeszłym tygodniu na konferencji prasowej zapraszał wszystkich przedstawicieli lewicy, którzy identyfikują się z programem ruchu Palikota, do tego, żeby przystępowali do partii. No i jest pierwszy, a nie ostatni efekt tego apelu. Witamy panów na pokładzie. Jest to dzisiaj dla nas dzień z jednej strony dobry, bo znaleźliśmy znowu swoje miejsce w polityce. Z drugiej strony dzień bardzo smutny, bo jak gdyby rozstaliśmy się w sposób ostateczny z SLD. Nie odeszliśmy z tego SLD dlatego, że chcieliśmy to zrobić. Zostaliśmy z SLD wypchnięci. Dwie ze uchwały Zarządu Krajowego, jedna o zawieszeniu mojej osoby i tą uchwałę jeszcze jestem w stanie jakoś zrozumieć. No to uchwała rozwiązująca struktury największej w Polsce gminnej organizacji SLD-owskiej liczącej 852 osoby jest absolutnie niezrozumiała. Architektami tej uchwały są Grzegorz Napieralski i Katarzyna Piekarska i zrobili to w sposób niezgodny ze statutem. W związku z tym myśmy z SLD odeszli, bo nie możemy się godzić na to, żeby w stosunku do nas stosować metody, które są metodami z zamierzchłych czasów. Decyzja kilku osób, bo nawet niecałego Zarządu Krajowego, o tym, żeby rozwiązać struktury SLD-owskie w dzielnicy Śródmieście, była pokrętnie tłumaczona tym, że nie przestrzegamy programu Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W naszej ocenie dzisiaj ruch Palikota jest jedyną siłą polityczną w tym kraju, który posiada taki pozytywny potencjał społeczny, autentyczny i pozytywny, co najważniejsze, potencjał społeczny. Dzisiaj dzięki temu zaproszeniu będziemy mogli nadal realizować swoje cele, które sobie w życiu wyznaczyliśmy.